16 września 2024 roku P. Diddy został aresztowany. I teraz cały świat mówi o szokujących informacjach na jego temat oraz obrzydliwych przestępstwach, których ten miał się dopuścić. W dzisiejszym materiale opowiem wam całą tą sprawę od samego początku do samego końca oraz poznacie wszystkie informacje na ten temat, jakie pojawiły się do tego momentu. Siema wszystkim, Seromondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmujemy się całym skandalem wokół P. Diddy'ego. W związku z czym w materiale tym będziemy mówić o handlu ludźmi, gwałcie, wykorzystywaniu seksualnym, braniu narkotyków i wielu innych bardzo kontrowersyjnych rzeczach, w związku z czym macie trigger warning na samym początku, że te tematy pojawią się w tym materiale, aczkolwiek jeżeli te tematy nie są wam straszne, to zapraszam was do oglądania, ale żeby nie było, że nie ostrzegałem. Mając to wszystko z tyłu głowy, moi drodzy, może lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. P. Diddy, znany również jako Sean Combs, jest 54-letnim producentem muzycznym, aktorem oraz raperem pochodzącym z Nowego Jorku, który jest przede wszystkim właścicielem wytwórni Bad Boy Records, pod której skrzydłami wydaje taki na przykład MGK. Natomiast w przeszłości wydawali na przykład Biggiego. Jest to gruba ryba, jeżeli chodzi o tamtejszą branżę, czym jest muzyczny czy w ogóle show biznes w Stanach. Jest to gościu stojący dosłownie na szczycie. Jednocześnie znał się z większością największych na świecie celebrytów. Od Jay-Z, Kanye'ego Westa po Donalda Trumpa, Snoop Dogga czy Justina Biebera, którym łączyła go trochę bliższa relacja. I różnej maści niepokojące informacje na jego temat w mediach pojawiały się od trochę dłuższego czasu. I chociażby sporo wspominek na jego temat widzieliśmy na przykład w tekstach Eminema na przestrzeni kilku ostatnich lat, chociaż wiadomo w jakim stanie jest jego muzyka obecnie, to jest to całkiem istotny szczegół, którym zajmiemy się trochę później. Niemniej teraz przenieśmy się do 16 listopada 2023 roku, kiedy tak naprawdę prawdziwe śledztwo wokół niego rozpoczęło się. Niemniej, żeby przejść do tego, wpierw musicie poznać pewną osobę. Cassandra Cassie Ventura. Kiedy to była dziewczyna Diddy'ego, otwarcie w mediach oskarżyła go o 10-letni cykl przemocy i wykorzystywania seksualnego ze strony Diddy'ego wobec niej i zarzuty te obejmowały również gwałt, który miał mieć miejsce w 2018 roku, w momencie kiedy ta chciała się z nim rozstać. Dwójka ta była w związku od 2007 do 2018 roku. W owym pozwie znajdowało się znacznie więcej szokujących informacji odnośnie stosunków Diddy'ego wobec niej, wobec wykorzystywania jej, odurzania jej narkotykami, następnie nakazywania uprawiania seksu z mężczyznami, co później Diddy miał nagrywać. Jest tego sporo, ale do reszty okropieństw przejdziemy w późniejszej części tego materiału. Teraz istotne jest to, że w tamtym momencie Diddy za pomocą swojego pełnomocnika zaprzeczył wszelkim oskarżeniom w jego kierunku. I w tym samym miesiącu, jak informuje CNN, sprawa miała zostać rozwiązana. Aczkolwiek, jak wszyscy wiemy, powróciła niedługo później z innymi dowodami, nie tylko w sprawie Cassie, ale także innych kobiet skrzywdzonych przez Diddy'ego, mężczyzn też. Jednakże nikt nie wiedział jeszcze, iż jest to początek lawiny, która niedługo później zaczęła poważnie rosnąć, kiedy w internecie zaczęło pojawiać się coraz więcej oskarżeń w kierunku Diddy'ego, płynących od innych kobiet i dziewczyn. 23 listopada złożono dwa pozwy przeciw Diddy'emu. Pierwszy pochodził od kobiety imieniem Joy Dickerson, która twierdzi, że w roku 1991, kiedy ta miała zaledwie 19 lat, miała zostać odurzona przez Diddy'ego po ich randce, a następnie wykorzystana seksualnie w jej domu. Zadną ofiarą była Lisa Garner, która twierdziła, że ona wraz z przyjaciółką miała zostać odurzona narkotykami, a następnie wykorzystana przez Diddy'ego oraz Aarona Halla. Garner miała mieć wtedy 16 lat, Diddy natomiast miał mieć 21. Następny dzień miał jeszcze odwiedzić ją w jej domu i zaatakować ją, dusząc ją do momentu, kiedy ta straciła przytomność. W grudniu pojawiły się kolejne oskarżenia, tym razem od kobiety, która twierdziła, że była ofiarą handlu ludźmi ze strony Harva Pierra, czyli ówczesnego prezesa Bad Boy Records, który wbrew jej woli przetransportował ją z Detroit do Nowego Jorku, kiedy ta miała 17 lat. Obok Pierra w tej samej sytuacji również uczestniczył Diddy, a dziewczyna miała zostać wówczas zgwałcona. Incydent miał mieć miejsce w 2003 roku. I w tym przypadku Diddy nie zawarł jakiejkolwiek ugody. Opublikował natomiast post na Instagramie. Wystarczy. Przez ostatnie kilka tygodni siedziałem cicho i patrzyłem, jak ludzie próbują zamordować moją postać, zniszczyć moją reputację i moje dziedzictwo. Obrzydliwe zarzuty zostały wysunięte przeciwko mnie przez osoby szukające szybkiej wypłaty. Pozwól, że będę absolutnie szczery. Nie zrobiłem żadnej z zarzucanych mi okropnych rzeczy i będę walczył o moje dobre imię, moją rodzinę i o prawdę. Sean Diddy Combs. Niestety w tamtym momencie chłop jeszcze nie wiedział, że ten post bardzo źle się zestarzeje. Tak samo jak zresztą bardzo źle zestarzał się wywiad z 2016 roku, prowadzony z Usherem. To też jest mocno znany amerykański wykonawca, który w wywiadzie u Howarda Sterna w 2016 roku podzielił się swoim doświadczeniem, jak w wieku 13 lat zamieszkał z Diddym w jednym domu, w którym miejsce miały jego deprawujące imprezy, pełne narkotyków, seksu i orgii. I moved to New York City.
And I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor some... Flavor Camp. What it was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's gonna In the 90s. Do you understand what that's like? Puffy's place was, like, just filled with chicks and orgying, like, nonstop, right? No, not really. Come on. But, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. 10 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. I daty zgadzają się na tyle, że jeżeli Usher urodzony w 1978 roku w wieku 13 lat zamieszkał z Didim, to musiało mieć to miejsce w 1991 roku, czyli w roku, w którym według postawionych mu zarzutów Didi miał z**cić Joy Dickerson. I podobne informacje zresztą pojawiają się w kilku innych wywiadach pochodzących jeszcze z poprzednich lat, chociażby z 2004 roku, wywiadzie, który został przeprowadzony również z Usherem. Następnie 27 lutego 2024 roku P. Diddy został pozwany przez producenta swojego albumu The Love Album na $30 milionów za przestępstwa s***, gdyż on również poczuł się wykorzystany seksualnie, gdyż jak sam twierdzi, został odurzony a następnego dnia obudził się w łóżku z dwoma męskimi prostytutkami oraz Didim. Jednocześnie pojawiły się informacje względem syna P. Diddy'ego, który w podobnych celach miał sprowadzać do domu nieletnie dziewczyny, które następnie miały być odurzane i wykorzystywane seksualnie, co P. Diddy miał kręcić z ukrycia. I ostatecznie wszystkie te skumulowane zarzuty doprowadziły do tego, że 25 marca 2024 roku posiadłości P. Diddy'ego zostały zinfiltrowane przez policję, dokładniej w Los Angeles oraz w Miami. I to, co znaleziono na miejscu, było dość szokujące, a samo sprawdzenie tych nieruchomości było częścią śledztwa dotyczącego zarzutów o handlu ludźmi. Z miejsc tych skonfiskowano m.in. telefon Didiego, broń oraz ponad 1000 butelek oliwki dla dzieci i lubrykantu. I oczywiście obecność tych przedmiotów w jego nieruchomościach z miejsca połączono m.in. z informacjami o jego deprawujących imprezach oraz tego, o czym mówiły poprzednie oskarżenia wymierzone w jego stronę. Wszyscy mieli odstawiać akcje zdane jako freak-offs, które najprościej można przetłumaczyć jako zdziwaczenie, ale nie do końca o to chodzi. Były to bardziej mega seksualnie nacechowane odpały, które w jakiś sposób miały zaspokoić wszystkie żądze Didiego, a było ich całkiem sporo. Podczas wjazdu na chatę aresztowani zostali synowie P. Diddy'ego oraz każda osoba, która miała być jakkolwiek powiązana ze sprawą. I to był naprawdę bardzo istotny punkt tej historii, który co prawda nie zmienił zbyt wiele jeszcze w tym momencie, aczkolwiek już niedługo później miał odkryć naprawdę przerażającą prawdę nie tylko o Didim, ale również całym przemyśle rozrywkowym. Imprezy Didiego miały działać w taki sposób, aby ich uczestnicy mogli uprawiać przez bardzo długi czas, na przykład przez 30 godzin. I aby tego dokonać, również byli pod wpływem konkretnych substancji. Jedno z nich był napój, znany jako Tusi. Mowa tu również o wielu innych napojach. Najprościej mówiąc, mieszanka tych substancji miała cię zrelaksować, aczkolwiek jednocześnie pobudzić w tobie popęd seksualny na następne wiele godzin. I te imprezy notorycznie miały mieć miejsce przez ostatnie ponad 30 lat. I patrząc na to, ile ofiar wysypało się przez ostatni czas, aż strach pomyśleć, co tak naprawdę się tam działo i to, jak przerażających rzeczy musiało tam dochodzić, o których nie mamy pojęcia. Aczkolwiek wszystko to nabrało jeszcze większego tempa, kiedy w internecie zaczęły materializować się dowody. Między innymi konkretne nagranie z hotelowej kamery, które udostępnione zostało przez CNN. Owe nagranie pochodzi z 2016 roku i przedstawia Didiego atakującego Casey, czyli jeżeli dobrze pamiętacie, jego byłą dziewczynę, która w 2023 roku w listopadzie złożyła pozew przeciw niemu i skarżyła się na ponad 10-letni okres wykorzystywania jej i stosowania wobec niej przemocy. Samo nagranie przedstawia Casey, która próbuje opuścić hotelowe lobby, jednak niedługo później na miejscu pojawia się Didi, który goni ją w samym ręczniku. On jest dosłownie nagi, a knagę zasłania mu tylko ręcznik. Kiedy Didi w końcu do niej dociera, atakuje ją, popycha na podłogę i zaczyna kopać. Następnie próbuje ją ciągnąć korytarzem. I ten sam materiał pokazywał jednocześnie jeszcze jeden moment, kiedy dwójka znajdowała się w pokoju, jednakże kasy nie widać w kadrze. Zdenerwowany Didi rzuca w nią przedmiotami, głównie szklanymi. I w odpowiedzi na wyciek tego nagrania, Didi nagrał swoje własne apology video, gdzie w bardzo tradycyjny dla influencera sposób przeprasza, gapiąc się do kamery i udając smutnego. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. Disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. Tylko problem w tym, że w aferze o takiej skali nie ma opcji, żeby takie nagranie zdało egzamin. I takie typowe mówienie, że teraz jestem obrzydzony tym, jak wtedy się zachowałem i po tym incydencie poszedłem na terapię, szukałem pomocy, nic nie zmienia. Rzekomo Didi miał zapłacić hotelowi $50,000, aby ci wymazali ten film z egzystencji, żeby nigdy nie ujrzał on światła dziennego, jednakże wiadomo, w jaki sposób ta historia się zakończyła. I warto też mieć z tyłu głowy, że to jest pierwszy tego typu namacalny dowód, który
liknął do sieci w sprawie Didiego, który faktycznie pokazuje to, do czego ten człowiek jest tak naprawdę zdolny. Dodatkowo ze strony Cassie pojawiło się 5 kolejnych przerażających oskarżeń w jego kierunku. Sama twierdzi, że Didi bardzo często wściekał się i to ona była głównym obiektem, na którym ten wyżywał cały gniew. Dodatkowo mówi, że odurzał ją narkotykami oraz nakazywał jej uprawiać seks z innymi mężczyznami, jednocześnie filmując to i masturbując się. I żebyście to dobrze zrozumieli, gość przez lata wyżywał się na swojej partnerce oraz zmuszał ją do seksu z innymi mężczyznami, nagrywając to i konia. To jest niewyobrażalne. I to jest właśnie jeden z przykładów wydarzenia określanego mianem freak off. W kontekście Didiego pojawia się ono naprawdę bardzo często i tak naprawdę był to przewodni temat jego imprez. I wspomnienia na ten temat były obecne również w wielu innych oskarżeniach wymierzonych w jego kierunku. Ponadto Cassie wspominała sytuację, kiedy w 2018 roku ta próbowała zakończyć ich relację i rozstać się z Didim, aczkolwiek nie zdało to egzaminu i została przez niego zgwałcona. Wspomina również o incydencie z Kid Cudim, jest to inny amerykański raper, kiedy to ci po tamtym incydencie nawiązali romantyczną relację, a Didi w odpowiedzi na to zlecił podpalenie samochodu Kid Cudiego i usiłował upewnić się, że w momencie podpalenia Cudi był obecny w swoim samochodzie, jednakże nic mu się nie stało. Ten incydent miał mieć miejsce w lutym 2012 roku, na ówczesnym Fashion Weeku w Paryżu. Co interesujące, dwa tygodnie wcześniej Didi wspominał, że ma taki plan, jednakże wówczas brzmiało to na groźbę. I właśnie dwa tygodnie później samochód Cudiego stanął w płomieniach. Jednakże wróćmy do ostatnich wydarzeń. Innych zarzutów w jego kierunku na przestrzeni miesięcy pojawiło się więcej, a w aferze tej pojawiało się coraz więcej kobiet, które uważało się za ofiarę. Wówczas pojawiły się zeznania mężczyzny znanego jako Derek Lee Cardello Smith, który pozwał Didiego na 100 milionów dolarów, a ten nawet nie zjawił się na rozprawie sądowej, żeby bronić swojej osoby. Smith twierdzi, że został zaatakowany przez Didiego na tle seksualnym. Dokładnie w roku 1997. I w tym momencie ludzie zaczęli odkopywać stare teksty Eminema, które niejako celowały w Didiego. I nie sądziłem, że kiedykolwiek będzie mi dane w ogóle to omawiać, ale w 2018 roku wyszedł diss na MGK z strony Eminema. Killshot. To jest dosyć długa historia. MGK, czytaj Machine Gun Kelly, również jest, slash był raperem swego czasu. Jednakże po pewnej konfrontacji z Eminemem i po skokaniu do niego, ten nagrał na niego dissa, który sprawił, że ten musiał zwiedzić gatunek muzyczny na następne parę lat, co dobrze mu wyszło. Lubiłem te albumy. Aczkolwiek dziś nie o tym, w owym dissie, Killshot, pojawiły się wersy o Didim, który miał maczać swoje palce w zabójstwie Tupaka. Z jednej strony mogą być to podejrzenia Eminema, na które jednak nie zobaczyliśmy dowodów. Aczkolwiek myślę, że po tym, co zobaczyliście do tego momentu w tym materiale, może być to jak najbardziej prawdopodobne. Z drugiej strony możliwe, że Eminem strzelał tutaj również w Didiego, jako iż jest on właścicielem Bad Boy Records, które wydawało MGK'a, którego ten tutaj orał na wszystkie strony. Aczkolwiek również w jego poprzedniej twórczości znajdowało się konkretne wersy o Didi, m.in. o sytuacji z hotelu z Casey w 2016 roku i o owym nagraniu z kamer. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie się w to zagłębić, jednakże na przestrzeni lat Eminem całkiem sporo nawijał o różnej maści odpałach Didiego. Wszystko doszło do takiego momentu, że Didi zażądał publicznych przeprosin od Eminema, których oczywiście nigdy się nie doczekał. Swoją drogą na The Death of Slim Shady, czyli najnowszym projekcie Eminema, jest masa wersów skierowanych w Didiego, które wspominają o na przykład akcji z hotelu, o śmierci Tupaka i Biggiego, które mogą mieć jakieś powiązania z Didim. Ogólnie jest tego masa. I żeby nie było, na przestrzeni lat pojawiało się jeszcze więcej informacji na temat bardzo chciwych, ponurych, niedopuszczalnych działań Didiego. Wspomina się chociażby o kłótni z klubu nocnego w roku 1999, której efektem było wystrzelenie z broni przez Didiego w tłumie osób w klubie nocnym. Ofiarą tego była pewna kobieta, która dostała w głowę. Didi miałby zostać skazany na 10 lat po zbawieniu wolności, ale w jakiś sposób nigdy nie został skazany. I podobno to nie był pierwszy raz, kiedy strzelanie do ludzi uszło mu na sucho. I to tylko pokazuje nam, jak wielką potęgę mają ci ludzie. Mogą robić masę złych rzeczy, aczkolwiek to i tak ujdzie im na sucho, ponieważ pociągają za sznurki. I Didi w tym wszystkim może być tylko wierzchołkiem góry lodowej, patrząc na to, jakie błędy popełnił i jak łatwo wsypał siebie na przestrzeni lat. Aczkolwiek jak to wygląda z innymi osobami w tym biznesie? Osobami, które niekoniecznie muszą popełniać takie same błędy jak Didi? Wiele osób twierdzi, że Didi to dopiero wierzchołek góry lodowej. W międzyczasie pojawiło się jeszcze kilka innych oskarżeń, m.in. ze strony modelki Crystal McKinney, która w 2003 roku miała zostać wykorzystana seksualnie przez Didiego. Pojawiła się również informacja o April Lampros, która miała być wykorzystywana przez Didiego przez okres 6-7 lat od roku 1994, a przez następne lata była przez niego szantażowana kompromitującymi ją materiałami. Gdyż jak wiemy, Didi miał rzekomo wszystko nagrywać. Dosłownie wszystko. Ostatecznie 16 września 2024 roku P. Didi został aresztowany. Aresztowano go w hotelu na Manhattanie pod zarzutem handlu ludźmi czy transportu w celu prostytucji. Jego prawnik złożył ofertę 50 milionów dolarów w zamian za wypuszczenie Didiego, aczkolwiek dostał odmowę. Aktualnie Didi stoi przed obliczem spędzenia całej reszty życia w więzieniu. Na podstawie bardzo długiej listy oskarżeń w jego kierunku oraz sporej liczby osób skrzywdzonych przez niego, które są gotowe, by zeznawać przeciw niemu. Aktualnie Didi przebywa w Metropolitan Detention Center, które podobno jest istnym piekłem na ziemi dla osób
osób, które się tam znajdują, a w szczególności dla osób z takimi zarzutami, jakie dostał Didi. Co więcej, Didi dostał zegarek przeciw samobójstwu. Jest to zegarek, który monitoruje jego stan zdrowotny na wypadek, gdyby ten chciał odebrać sobie życie. Powiadomione zostaną władze więzienia i powstrzymają go. Na pewno możemy trzymać się myśli, że Didiemu postawione zostaną poważne zarzuty i najpewniej resztę życia spędzi on w więzieniu. W międzyczasie pojawił się tutaj jeszcze wątek Justina Biebera, który swego czasu miał bardzo bliską relację z Didim i aktualnie tak jakby zapadł się pod ziemię albo trochę zamknął. Podobno jest zszokowany informacjami na temat przestępstw, których Didi miał się dopuścić, jednakże patrząc na to, jak blisko siebie oni byli, no nie wiem. Nie chcę dawać w takim filmie swoich teorii i domysłów, aczkolwiek no coś mi tu nie pasuje. Jednocześnie w tym momencie uważajcie na to, co przeczytacie w internecie, jeżeli chodzi o całą tą sprawę. Niestety, afera wokół Didiego to jest na tyle kontrowersyjny temat, że zleciało się wokół niego sporo hien rządnych wyświetleń i zarobkowania na tym, które aktualnie wstawiają mnóstwo materiałów do internetu, które są przepełnione różnymi domysłami, teoriami. Jednocześnie strasznie bieszają w tej sprawie i to też jest naprawdę okropny i przykry temat, kiedy ludzie z afery o takiej skali robią sobie temat do teorii na YouTubie albo na innych portalach plotkarskich w celu zarobkowania lub robienia wyświetleń. Przestańcie, to jest poważna sprawa. Naprawdę nie mieszajcie w tym swoimi durnymi teoriami. Jeżeli chodzi o na przykład wątek Justina w tej sprawie, to nie możemy powiedzieć zbyt wiele, kiedy nie mamy jasnych dowodów na to, co tak naprawdę się wydarzyło, albo jakichś namacalnych rzeczy, które naprowadziłyby nas na trop. Więc zakładanie, że z góry wydarzyło się to i to, jest trochę nie na miejscu. Aczkolwiek faktycznie analizując co niektóre nagrania, gdzie owa dwójka się pojawia, mogą do głowy przychodzić nam konkretne myśli. Przygotował to nagranie sprzed 3 lat, kiedy ci witają się jak gdyby nigdy nic, a Didi zaczyna poklepywać Justina, jakby sprawdzał, czy ten nie ma może założonego posłuchu. Przynajmniej to są właśnie jedne z tych domysłów, o których mówiłem. Jednocześnie ludzie odkopują nagranie Biebera z 2020 roku, kiedy ten podczas pewnego wywiadu stwierdził, że chce za wszelką cenę chronić Billie Eilish przed tymi zakamarkami branży muzycznej, których sam doświadczył. I mówi o tym w bardzo emocjonalny sposób, jakby chodziło mu o coś bardzo szokującego. Ale o co mu mogło chodzić, no właśnie tego nie wiemy. Więc ja na waszym miejscu nie sugerowałbym się sugestiami, tylko poczekał na faktyczne statementy i sprawdzone informacje w tej sprawie. Gdyż takie domyślanie się może po prostu strasznie namieszać w całej sprawie. Jak wiecie, sprawą na wysokich obrotach zajmują się już władze w Stanach, więc dajmy im zrobić swoją pracę i po prostu poczekajmy na ostateczny werdykt. Jednocześnie ludzie w tej sprawie łączą teksty piosenek Justina, czy na przykład backstage z teledysków. Chociażby często analizie poddawany jest utwór Lonely sprzed 3 lat i ludzie starają się nadać co niektórym wersom z tej piosenki znaczenia powiązanego z Didim. Czy to jest 48 godzinami, które Bieber miał spędzić z Didim w momencie, kiedy ten miał 15 lat. W roku 2009 oczywiście Didi był znacznie starszy od niego i tak naprawdę przez te wszystkie lata nie dowiedzieliśmy się ani razu, żeby tam doszło do czegoś złego. Ludzie łączą z tym również teledysk Yami oraz backstage tego teledysku, gdzie widzimy przygnębionego Biebera pomiędzy nagrywaniem kolejnych scen teledysku. Ludzie zakładają, że całość tej piosenki miała właśnie nawiązywać do Didiego i tego, co działo się za jego plecami. Jednakże jeszcze raz powtórzę, to są tylko domysły. Póki nie otrzymamy jakichś twardych dowodów, nie ma co w tej sprawie mieszać, bo to wszystko to jedynie rzeczy, których możemy się domyślać. Więc lepiej faktycznie poczekajmy na jasne dowody. Ponadto Justin zapodał featuring na ostatnim albumie P. Didiego, właśnie na The Love Album of the Great. Jest tam obecny na jednym z kawałków i naprawdę nie wydaje mi się, żeby nagrywał jeszcze fita swojemu oprawcy. Więc naprawdę wstrzymajmy się z jakimikolwiek domysłami w tej kwestii. Moi drodzy, w tym materiale to było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Uważajcie na siebie, bo jak widzicie, nawet jestem tak zniesmaczony, że nie wiem, jak mógłbym to opisać, ale porycie ludzkie i brak jakichkolwiek zahamowań nie zna granic i w tym materiale znacząco zostało to pokazane. I właśnie w taki sposób ja zostałem was z tym tematem. Mówi do Zmondar, siemano, miłego dzionka, uważajcie na siebie, cześć.